Witam wszystkich serdecznie, seria Old School Reviews um, Dzisiaj się z Wami porozmawiać na temat hmm, akcji z PlayStation 5 e, No bo nieciekawie się zrobiło e, Premiera była ogłoszona zaraz po hmm, show showcase, coś się tak nazywało chyba e, e, I w, u mnie w UK w 48 godzin znikł cały słuchajcie nakład PlayStation 5 Chciałem to zamówić, nie dałem rady e, Później rzucili jakiś nowy Nowy, słuchajcie, nowy, nowy rzut, tam, tam tam jakiś mały. Nie biegałem za tym. Trochę dziwnie to zrobili, bo mieli wypuścić te wszystkie preordery. Jak już na pewno słyszeliście, dwa dni później, czy tam dzień później, po, tym całym, po tej całej imprezie, która była streamowana na YouTube, na oficjalnym kanale PlayStation. Natomiast oni to zaraz po tym zrobili, kilka godzin później, już, 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 już słuchajcie, były kupowane, w sumie można powiedzieć, preorderowane konsole. Także 48 godzin później już było, przynajmniej tej u mnie, niemożliwe dostać w ogóle tą konsolę. Teraz tak, co tu się teraz odwaliło i dlaczego ja uważam, że... Czy znaczy może nie inaczej, dlaczego ja poczekam sobie na konsolę, kiedy ją kupię. E, wstrzymuję się na razie z kupnem konsoli z tego względu, że... Nie może powiem inaczej. Chciałem tą konsolę kupić, słuchajcie, z bomby w dniu premiery. Byłem tak napalony, jak podejrzewam cała ta... E, e, wszyscy ci, słuchajcie, ludzie, wszyscy Wy, nie wiem, co, co może tą kosowę, słuchajcie, Natomiast w momencie, kiedy nie mogłem, nie miałem, słuchajcie, możliwości tego kupić, yy, zacząłem się zastanawiać. Dzień, dwa, trzy. Yy, Zostałem się, słuchajcie, zastanawiać się na chłodno, co tak naprawdę oni mi dadzą. I dlaczego yy, powinienem się w sumie z tym wstrzymać? Bo jest kilka rzeczy, które po prostu mnie yy, bardzo interesują czy poprawią je, czy one będą jakoś chodziły. Przede wszystkim martwi mnie, może, może nie tak, że martwi mnie rozdzielczość, nie no, to trochę tak, bo gdzieś tam ktoś mówił, że 120 klatek na sekundę, będzie skomplikowana bzdura, tam może w jakiś, ja nie wiem, ja nie wiem, czy to w ogóle zrobią, wątpię, bo pomyślcie sobie, że konsola kosztuje 2,5 tysiąca, a karta graficzna, podejrzewam, która może uciągnąć 4K w 120 klatkach, to jest, podejrzewam, coś koło 4000, sama karta graficzna kompa, więc no i de facto jest to ciężko jakoś do ogarnięcia. Mm, dlatego powiedziałem, że to nie będzie 60 klatek stałych, jak będzie zamknięte, to będzie naprawdę super 4K. 120 jak, y, fps może być, ale to w Full HD, y, ale o tym podejrzewam nie mówią, ja przynajmniej tak uważam, że no, sytuacja może właśnie do tego y, tematu urosnąć, dlatego też się z tym wstrzymuję. Przede wszystkim wstrzymuję się też, bo chcę kupić sobie, słuchajcie, telewizor. Pomyślałem, że to dla mnie wyjdzie dobrze. dobre, bo wiadomo, jak kupujecie tą konsolę, to musicie mieć ten telewizor z dobrym HDR-em, z tym całym 4K, żeby mogło słuchajcie, wskakać ręce i nogi. Ja sobie na razie, słuchajcie, poszukuję jakiegoś telewizora. Zastanawiam się w ogóle, czy wziąć z tym wyjściem 2.1, bo to też jest taka sprawa, że rozmawiałem z znajomym, który kąpy składa i powiedział mi, że wyjście 2.1 to zwykła osoba, tego tak naprawdę bardzo dużo nie zauważy, a ceny, jeśli Chodzi o telewizor z wyjściem 2.1, no są dużo droższe i to dużo droższe, naprawdę niż te ze zwykłym 2.0, tak więc jakoś nie nie widzę, um, słuchajcie, um, tematu. W ogóle tak, żeby wszystko było na, na y, jasne, to wyjście 2 było po to, żeby obsługiwało 120 klatek. Na razie w grach 120 klatek, wątpię, że jak będzie, to może będzie w dwóch, w trzech, przesadzimy, ale może będzie w kilku. Na pewno na pewno nie będzie to tak oczywiste, bo, bo tak samo było, y, na, słuchajcie, na przykładzie PlayStation 4, y, że miało być 120, przepraszam, miało być 6 klatek Full HD, a jak wyszło, to wszyscy wiemy zwykle teraz ktoś powie, że jest teraz 4, 4K jest w PlayStation 4 i, i w tym całym Pro i, i jest 60 klatek i nie ma co się martwić. No, no nie, tam, tam, tam czasami nie ma. To czasami jest tam natywne. większość czasu jest natywne słuchajcie 4K, tak, tak, że to tam bardziej jest 2K, to coś pod tym, a nie, a nie, że, że 4K jest i 60 klatek stałych, no to, bo, bo nie, bo tak nie ma. Um to właśnie mnie troszkę martwi ja powiedziałem spokojnie, telewizor sobie jakiś muszę ogarnąć przypominam, żeby, żeby telewizor wypuszczał słuchajcie, żeby przetwarzał 120 klatek musi mieć przynajmniej 120 Hz a nie, każdy to ma, nawet ten 4K także no, to trzeba też się nad tym zastanowić, pamiętajcie, żeby po prostu patrzeć na i ile herców ma telewizor no, Że po prostu, nie wiem w te specyfikacje się zagłębiać, bo to jest dość ważne jak chcemy sobie to wszystko ogarnąć Martwi mnie też chłodzenie, no bo w tej generacji, w ósmej, tak, tak bo tak, tak PS4 był ósmą generacją konsol martwi słuchajcie, mnie chłodzenie, no bo one się grzeją, tak, eee, grzeją się, huczą, no, te Polacki po prostu już nie wytrzymują, podejrzewam, eee, jest, są, słuchajcie, gry za, za duże, za dużo ważą, za dużo wymagają, no i to wszystko się, tam grzeje i ten które chodzą, jest to tak hałaśliwe, czasami dobrze, agram grałem czasami ta, w słuchawkach, bo nawet po tym, kiedy wyczyściłem wszystko w środku, przedmuchałem wszystko, wyczyściłem ten cały syf, zgarnąłem z wentylatorów, z radiatorów, słuchajcie, eee, dalej czasami, na przykład na, przed, przede wszystkim na grze Go of którą teraz skończę na Twitchu, także serdecznie zapraszam, Tomek, 32 Twitch, link w opisie, tam sobie możemy słuchać, pogadać, no to, to tak samo właśnie jest, 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 jest pewne problemy są uciążliwe, kultura pracy konsoli jest naprawdę w nieciekawa, także no, martwi mnie to, że na PS5 będzie to samo, bo tam de facto będą większe, słuchajcie, większe te, większe mm, wymagania na tym wszystkim, tak, także no, gry będą wyglądały dużo, dużo, dużo lepiej. Zastanawiam też się w sobie, to, to może nie jest aż tak wielki punkt, na którym słuchajcie, ja czekam, bo ja mam te wszystkie konsole PlayStation do tyłu, tak? Wszystkie zbierałem, zbierałem, zatrzymywałem sobie. Natomiast Marty, nie Martwi, ale zastanawiam się też na kompatybilność, jak to będzie wyglądało. Ludzie, no, wcześniej czy wcześniej po prostu myślałem, że włożę płytę i będę sobie grał. Teraz to już też nie jest aż tak bardzo oczywiste. Dowiedziałem się z innych kanałów, tylko ze Stanów, z ludzi, którzy są dużo bardziej obcykani niż ja że będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jeśli będziemy mieli yy, fizyczny nośnik, wkładamy do napędu możemy wtedy tą grę ściągnąć za darmo yy, w polepszonym słuchajcie, z polepszonym yy, skutkiem jak po prostu będzie, że będzie po prostu lepiej wyglądała, to, to właśnie mam na myśli natomiast no, to właśnie jest trochę takie dziwne że, że, że nie ma też kompatybilności takiej, wiecie, takiej takie jak zawsze powinna być, jak ma na przykład Xbox, że wkładasz płytę i, i, i temat się słuchajcie zamyka, no bo to sła słabe jest kolejną rzeczą, taką taką istotną, która mnie powstrzymała przed tym żeby kupić tą konsolę na premierę e, to jest dostępność gier gier na PlayStation 5 bo jakbyście nie zauważyli e, większość gier teraz, w tym momencie które, które słuchajcie wychodzą na, na PS5, chyba nawet wszystkie oprócz Demon's Souls chyba Um, są na PS4, słuchajcie, i to jest, to jest, to jest bardzo dziwne. Tym bardziej, wiecie, wiecie no ja, ja ogrywam wszystko jeszcze na PS5. E, sprzętom, na PS4 FAT. Jeśli ktoś ma PS4 Pro, no to raczej no to bez sensu w ogóle jest wbijać dupę przez najbliższy, nie wiem, tam jakiś okres na, na PS5. E, dlaczego? No bo, no bo te, te gry i tak samo wychodzą, słuchajcie, na, na, na PS4 Pro. No chyba, że, że ktoś jest takim w sumie typem jak ja, no bo ja ogólnie. Nawet, wiecie co, gdyby taką konsola się pojawiła, ja bym ją wziął z czystej, słuchajcie, chęci grali jakoś normalnie, żeby to nie huczało, żeby to chodziło jakoś normalnie. O to właśnie mi chyba najbardziej w sumie chodziło, bo wiedziałem, że gier, słuchajcie, typowo pod PS5 na samopanku nie będzie, po prostu będą gry między tak samo jak było PS4 z PS3, więc, 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 słuchajcie, to się do tego przyzwyczaiłem. E, tak naprawdę nie ma tych gier, które by, by mnie, słuchajcie, interesowały. Spider-Man, Miles Morales no, średnio mnie interesuje, choć Spiderman Spider-Man był fajny. Natomiast nie pasuje motyw biegania z tym samym Milesem Moralesem, bo Spider-Man to Peter Parker i tyle. E, Gran Turismo to nawet tego nie ma, bo widzicie, co w ogóle większość tych gier, które oni pokazywali, to dopiero wyjdą w 2021 roku, wiecie? Teraz z tego, co chyba mi wiadomo, wyjdzie Assassin's Creed Valhalla. Wyjdzie tam, słuchajcie, jakieś, jakieś jeszcze parę gier, ale to wszystko będzie na, na, też, też na PlayStation 4. Także no to tobie chyba trochę tak bardziej pohamowało, bo de facto nie ma w co grać, jeśli chodzi o gry ekskluzywne. Choć powinni wpuścić kilka gier, słuchajcie, tytułów ekskluzywnych, które by e, napędziło sprzedaż danej konsoli, no bo jak już wcześniej wspomniałem, w innych materiałach. To gry sprzedają konsole, jeszcze tym bardziej jak masz ekskluzywne gry, to wtedy one Ci konsole sprzedają, bo możesz zagrać tylko i wyłącznie na tym sprzęcie w danym, słuchajcie, tytuł. Um, no i to właśnie widzę, bo te wszystkie właśnie gry w 2020, cała reszta tych, 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 tych słuchajcie, kocurów, że tak się wyrażę, wyjdzie w 2021, więc podejrzewam, że ja kupię, grę w, że ja kupię konsolę w styczniu. Zaraz po świętach, jak po prostu będzie obecna na półkach, a nie że ja włożę preorder i, i, i dupa nie, i nie wiem, co się dzieje. W ogóle takie, taka słychać jeszcze ciekawostka, słyszałem, że. W UK niektórzy dostali maile, że mm, jeśli nie będą mogli dostać yy, konsoli z fizycznym nośnikiem, czyli z, z tym napędem, yy, to mogą się tego zrzec. I na, na rzecz tego, że się zrzekli, dostaną na pewno bez nośnika, czyli tą yy, digital version, czyli tą, 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 tą właśnie bez napędu. Bzdura jakaś w ogóle, jeśli ktoś zamaga coś, 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 coś z napędem i chce mieć, nie wiem, gry, jeśli chodzi o, o, o płyty, nośniki, chce mieć fizyczne, to jaka to bzdura jest? co to, to, to w ogóle jest? Widać, że tamte de facto chyba się zbytnio mniej sprzedają niż, niż nie to wszystko. choć w ogóle wszystkie zeszły, bo na pewno są mi fani nośników, jakże i jak zarazem i fani wersji cyfrowych. To tak mniej więcej wygląda z mojej strony. Wkurzyła mnie też, słuchajcie, troszkę i to, i to, słuchajcie, nie tylko mnie, polityka Sony PlayStation, w ogóle Sony, z tego, z tym, słuchajcie, co, co, co zrobili ze Spider-Manem, tą wersją z 2018 roku zrobili jej remaster i każą sobie jeszcze raz za nią płacić, a ona teoretycznie nie różni się praktycznie niczym. Niczym. Jest taka sama, słuchajcie, grafa, to samo wszystko jest, niczym się nie różni. I każą sobie za to płacić chyba pełną, e, pełną słuchajcie cenę jak na PlayStation 5, czyli te gry będą kosztować, nie wiem, tam coś około 60 funtów czyli 350 zł w Polsce u mnie 60 funtów. No to jest w ogóle jakaś bzdura kompletna, żeby za. Znaczy, ja, wiecie to ja rozumiem, jakby faktycznie tam było do 4K, to wszystko by śmigało i tak dalej. Natomiast słuchajcie, no to, 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 to chyba tam nie jest zrobione, bo to powiedziałem, wychodzi to samo, to samo, co było na PS4, czyli de facto na PS4 Pro, jak ogrywaliście, to faktycznie różnicy w ogóle nie zobaczycie. Tego się słuchajcie, dowiedziałem właśnie od moich właśnie kolegów wczoraj z grupy. Także no to jest dość, 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 dość taka fajna, ciekawa akcja. Co mnie jeszcze bardzo ciekawi, to słuchawki te z, z, z dźwiękiem 3D. Jestem ciekaw, mój kolega je kupił, będzie je testował, więc będę wszystko wiedział z pierwszej ręki. Będę mógł Wam dać znać, jak to ogólnie wygląda. Może nawet jak go proszę to można nawet z nim materiał zrobię. Natomiast no, czy warto, czy nie warto, zobaczymy sami. No bo 500 jednak to tam troszkę pieniążka jest. E, a jeśli nie będzie żadnej różnicy, no to wiadomo, że sobie zostawię same słuchawki, a te co mam teraz. A nie będę, słuchajcie, nie będę sobie e, kupował. To znaczy, tamtych nie będę posłuchał. Choć wydaje mi się, że będzie ten dźwięk bardzo dobry z tego względu, że teraz PlayStation będzie miał własną kartę dźwiękową e, no i to będzie, słuchacie, te, słuchajcie, te wszystkie słuchawki, i podejrzewam ustawienia jakieś pod to, wszystko będzie zmodyfikowane tak, żeby to naprawdę było coś, coś słuchajcie fajnego. Na koniec powiem, dlaczego też nie kupię gier nowych na konsole PS4. Tych ostatnią moją górę, w wolę nową, którą kupiłem, jest mafia. Bo mafia chciałem skończyć i koniec, dyskusji nie ma. Resztę po prostu będę kończył w gier, które mi zostały i po prostu całe wszystkie gry kupię na PS5. Dlaczego? Z prostej przyczyny chcę jakoś normalnie, jak człowiek, pograć bez kluczenia, bez wycia. Bo najnowsze tytuły będą miały takie wymagania, podejrzewam, i, i, i te polskie będą się pociły, to wszystko będzie się i grzało. Także no, po prostu jest jak jest, to są już starsze sprzęty. Mój sprzęt ma praktycznie 6 lat. Ja nie zmieniam, bo dalej mam telewizor Full HD, więc dla mnie to byłaby kompletną bzdurą zmieniać mm, TV. Teraz dopiero. Rozumienie, żeby pograć sobie w najnowszą wersję, słuchajcie, PlayStation, czyli zrobić cały upgrade. Dobra, to tyle z mojej strony. Ja jestem ciekaw, co... A, no i, po... no i przede wszystkim, w z całego pytania, czy warto kupić PS5 w 2020 roku. Zapomniałbym o tym, w ogóle to słuchajcie, podsumować. Czy warto? Pewnie, że warto i nie warto, tak? Warto... Ludzie, którzy chcą... Powiem tak, jeśli jesteś gościem, który chce E, pograć sobie w nowe gry, które chce pograć sobie jakoś kulturalnie, to sobie się wstrzymaj, bo na razie tych gier na razie słuchaj, nie ma. A jak starczać i po prostu nie jesteś frikiem takim, wiesz, no e, jakby to powiedzieć, wizualnym, to wstrzymaj się do, 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 do 2021 roku. Ludzie to protestują. zobaczymy, czy to się będzie grzało, czy nie, czy się będzie paliło, czy nie. No bo na PS3, Sampoco też, były duże problemy z PS3, też. Ja uważam, że i tak podczas pierwszego roku, dopiero po pierwszym roku, słuchajcie generacji wychodzą dobre gry, gry, które naprawdę ładnie wyglądają i są de facto synonimem nowej generacji bo dopiero wszyscy, słuchajcie, ogarniają jak pod dany sprzęt robić kod natomiast czy warto, no w takim wypadku warto sobie poczekać jeśli jednak nie możesz się słuchaj, nie wiem hejb masz zbyt duży, że jeśli nie wiem, bo tak naprawdę teraz to w Demon's osoba można tego pograć, nie? Jak wyjdzie, no przynajmniej nie by może taki Demon Souls interesował, ale to nie dla każdego też jest. No to jednak sobie, słuchajcie, możesz kupić. Ja osobiście się wstrzymuję z tych powodów, które właśnie podałem, słuchajcie, właśnie w tym materiale. Nie widzę większego sensu, przynajmniej w moim przypadku, kupować teraz, słuchajcie, konsoli. Dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie, bo jestem bardzo ciekaw. Do następnego, trzymajcie się strzała.